Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Jest 7 rano, a więc zagramy sobie w porannego Hearthstone'a. Porozmawiamy wspólnie, moi kochani. No i miło mi was widzieć. Bardzo serdecznie was zapraszam. Ja oczywiście wychodzę z tego, ponieważ testowałem sobie. Jak widzicie, tam u góry wyświetlają się teraz wasze komentarze. Testowałem sobie to. I dajcie znać, co wy o tym myślicie. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli film wam się podoba. No i proszę was o to, żebyście mi podpowiedzieli, czy wam się to podoba, te komentarze. Myślę, że tak, jeszcze ramka będzie troszkę inna. Mam nadzieję, że to będzie idealnie, więc zacznijmy. Mam nadzieję, że ktoś mnie tutaj zaprosi do walki. Tutaj widzę kolejne osoby. Mnie zaprosiły, więc oczywiście przyjąłem sobie te osoby. Mam nadzieję, że ktoś mnie zaprosi do walki, chyba że arenę znowu zagramy. Jakie mamy w ogóle questy, moi kochani? Tutaj są dziennik zadań. Zwycięstwo druida lub łowcy, zwycięstwo łowcy lub maga, łotra lub wojownika, czyli łowcą byśmy musieli sobie zagrać. No i zobaczmy, moi drodzy, wejdziemy sobie w moją kolekcję, może do tego czasu ktoś ze mną powalczy. Mamy łowcę. Moi drodzy, łowca to jest typowy taki rusher. Myślę, że tą puławkę sobie damy. Może nie? No to może nie. Jakieś takie, słuchajcie, jakiś rusherski deck może weźmiemy sobie. Filip Zieliński. Świetnie sobie poradziłeś, bro, łap łapkę. Dziękuję bardzo serdecznie. Dzięki za łapkę, Filipie. No zastanawiam się, co by tu... Na pewno to musi być deck oparty o bestie, prawda? No i świnie może z szarżą weźmiemy. Moi drodzy, coś takiego szybkiego na rasze, żeby były tutaj szarża, jest od razu. Tak, żeby tylko raszować od razu. Moi kochani. Coś na rasza będzie kasza, prawda? No tu są jakieś... No chociaż tej karty się chyba nie gra za bardzo. Jakieś takie mocne karty, nie wiem czy jest sens dogrywać. Chyba nie, jakichś takich mocniejszych nie będę brał. Do piątki może zagramy. Przywróć Medibota, nie wiem czy jest sens zagrywać. Weźmiemy sobie może tutaj tą panią, słuchajcie. Dam telefon, odłożę troszkę na bok. Coś takiego szybkiego, widzę, że mnie Acer wyzywa, ale to zaraz zagramy. Tylko zrobię sobie tutaj jakiś deczek taki w miarę. Czekaj, mój drogi, chcę tutaj deck ustawić sobie. Możemy sobie dobrać kartę. Słuchajcie, coś takiego bardzo szybkiego niech będzie. Zagramy sobie z kontrolą umysłu, niech będzie, tutaj dobierz kartę. Zadaj punkt obrażeń. Niech będzie i zagramy sobie na taką kartę. No i teraz możemy, Acer mnie wyzywa, więc pogramy sobie łowcą. A przejdę sobie do następnego komentarza. Jędrek, napisz mi na Battle.net, kiedy nagrywasz, ja jestem chudy. To znaczy, no nie będę pisał tobie, Jędrku, na Battle.necie. No jeżeli mnie złapiecie, wtedy kiedy nagrywam, to sobie zagramy. Tak jak Acer mnie teraz złapał, no i gram sobie z Acerem. No dobrze, szkoda, powinienem wziąć troszkę jedynek, tak mi się wydaje. No ale zobaczymy, może mi przyjdą jakieś mniejsze te karty. Wydaje mi się, że ten deck nie jest zbyt dobry, ale mogę się mylić. Na pewno nie jest dobry, bo ja nie wiem jak tu grać. Nie mam w ogóle karty, żeby pograć. Moi drodzy. No i zobaczymy, co tutaj nasz przeciwnik będzie stosował, jakie taktyki. Zmienimy sobie tak. Sama rasza jest za 2, więc jak coś wystawi, to zraszujemy i zobaczymy jak będzie. Okej, ma prowokację z tego co widzę. No dobrze, coś za 3 możemy wystawić. Możemy jak najbardziej, tego pana tutaj damy, tak. Ktoś mnie ogląda, Marek 69155 mnie ogląda, pozdrawiam cię Marku. I Fafnir teraz zaczął. No dobrze, zobaczymy co on tutaj nam zacznie działać, jak zacznie nas tutaj... Zamroził nas, Acer nas zamroził. Co my tu mamy zrobić teraz, słuchajcie?
To jest za 4, możemy zrobić tak. Dobraliśmy sobie kartę, no i teraz będziemy tutaj ostro jechać. Powinniśmy mu zadać obrażenia dość spore. Tu mamy za 3, tu za 2. Okej, no zadał nam obrażenia, będzie nas tutaj... To jest control? Ma control maga? Teraz to już mogę zadawać mu obrażenia, z tego co widzę. Więc pojedziemy sobie. Od razu. Moi drodzy, od razu będziemy zadawać te obrażenia. Dobra, no już ma minus 20, no zobaczymy jak to pójdzie. Magiem się trudno tak gra, bo on ma te czary, prawda? Kolejny komentarz od kogo? Od Fobzy. Nie, to uczucie, gdy filmik ci się nie spodobał, ale dajesz łapkę w górę, żeby nie wyjść na hama. Tak, czasem tak mam. Dzięki, Fobzy. Nie spodobał ci się filmik, no cóż, no szkoda, bardzo mi jest przykro z tego powodu, no ale cóż, tak to bywa. Co zrobić, prawda? Za króla! Ale sobie przynajmniej fajnie pogadamy, prawda? No dobrze, no teraz to już... O, proszę, akurat mu fajnie, fajnie mu to poszło, akurat mojego tego, z prowokacją. No ale udało mi się zbić mu dość dużo HP. Więc zobaczymy, co on zrobi. Flame Strike? Tak jest. No niech będzie, skoro masz Flame Strike'a. Jeszcze mu tutaj obrażenia dał, kolejne. No dobrze. To sobie zróbmy tak, słuchajcie. Dobierzmy może kartę. Okej, okay, prowokacja. No dobrze, jakoś go... Tutaj będziemy spróbowali atakować. Mam nadzieję, że się uda. U, prowokacja. No to ładnie. Ciekawe, czy ma... Ojejku. I bije tylko na twarz. Ciekawe. Ło, ale mu tutaj dodaje tych obrażeń. No dobrze, słuchajcie. To my zrobimy tak. I się po prostu uleczymy, co nie? No i chyba to wygraliśmy, moi drodzy. Fobzy, pozdrawiam cię tak czy siak. Nie wiem, czy mu to coś da. Musiałby się wyhealować. No nie wiem, ciekawe co robi. Nie starczy mu chyba tych obrażeń. Tego co widzę. Zostało mi 4 HP, ale udało mi się go zbić. No cóż, moi drodzy, tak to jest. Co do przyzwy losowego jednego ze zwierzęcych towarzyszy. Będę chyba musiał, moi drodzy, tutaj przerobić troszkę swój deczek. Z Akserem już za chwilę, słuchajcie, pogramy, tylko muszę dex przerobić. Myślę, że tej gnomki nie biorę, a wezmę sobie... Razy 2 mogę wziąć, tak? Dobrze, i nie weźmiemy sobie... Możemy wziąć w sumie dowódcę rajdu razy 1. Weźmiemy sobie coś za 1 jeszcze może. Moi drodzy. Czekaj, Marku, czekajcie, moi drodzy, dajcie mi czas. Dajcie mi czas, weźmiemy sobie tego szlama. No i dobra, gotowe. Lecimy w takim razie. Walczymy dalej. Niech mnie ktoś zaprosi teraz, moi drodzy. Tucha! Pierwszy, pozdrawiam cię. Fajnie, że pierwszy komentarz macie. Dobra, chudy mnie teraz wyzwał. No pewnie ma dobrą talię, no ale widzicie, musimy grać tutaj. I zobaczymy jak mi pójdzie. Mam nadzieję, że dobrze. Moi kochani, tak się zastanawiam, dajcie mi w komentarzach, bo ja chciałbym często grać w tego Hearthstone'a częściej i wrzucać te odcinki, tylko nie wiem, czy jest sens je wrzucać tutaj na ten kanał. Myślę, że tutaj będę wrzucał gry z widzami, a takie normalne jakieś daily questy, areny tu jeszcze będę wrzucał, a daily questy będę sobie wrzucał na kanał Brota, okej, Brota, znaczy Brot Games po prostu. U, ale mi karty złe doszły. I też z magiem walczę. Oj, to będzie problem, moi drodzy. To będzie problem dla nas, ale może się uda.
Może się uda. Z chudym chyba jeszcze nie grałem, moi drodzy. Miły pies, dzięki za łapeczkę. Dzięki, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, mój drogi. Karol, subskrybuj Karola i łap łapkę. Dzięki, Karolu, ale tak... Słuchajcie, wiecie co, ja wyświetlam te komentarze. Dajcie w ogóle znać, co o nich myślicie jeszcze raz. Tylko, że taka drobna uwaga, jeżeli będziecie zachęcać do reklamowania was, czyli jak piszecie zasubskrybuj mnie plus dodatkowy komentarz rzucicie, to ja będę usuwał te komentarze, tak samo będę usuwał komentarze z brzydkimi awatarami, żebyście wiedzieli to, moi kochani. Moi drodzy, tak zrobimy. Także, żebyście wiedzieli, że ja będę z jakąkolwiek reklamą, bo do tego jest seria, gdzie się możecie reklamować, będę usuwał, tak samo będę usuwał filmy, gdzie... Druga szansa. Wow! Za dwa, pyro. Fajnie. Może być ciekawe. To może być ciekawe. Fajne masz karty, chudy, bardzo ładnie. Pewnie to przegram. Lojalny, dzięki za łapencję. Bardzo mi miło, że łapujecie mi te filmy, moi drodzy. Ponieważ, moi kochani, jeżeli łapujecie je... Opadanie to moja specjalność! Daj mi jakieś zadanie. Ojejku, będziesz rzucał sekrety, czy mi się wydaje? Mam za nałomany. Robimy tak, słuchajcie, żeby sobie nie bufował tej karty. Jeżeli, słuchajcie, będziecie... no bo jeżeli chodzi o te łapki, to dla mnie to wiele znaczy, bo im więcej jest łapek, tym te filmy dalej docierają. Więc to jest dla mnie jakiś taki pozytyw, prawda? Mój kanał się dzięki temu w pewien sposób rozwija. Słuchajcie, bo on może mi wytradować to. Robimy tak. Za honor! Dobra, i lecimy face'a. Pewnie to przegram, no bo na tym się opiera. Szkoda, że mam tak mało kart z szarżą. To jest przeszkoda. Ej, kodo. No i tak mi to wytrajduje. No szkoda. Nie idzie na twarz. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Wybacz. Ale za co ci mam wybaczać, mój drogi? Nie ma co. No i dobrze, moi drodzy, i w ten sposób zagramy. Szkoda, że nie mam typowych kart, moi drodzy, dla łowcy. No ale zobaczymy, jak mi pójdzie. Jędrek, dzięki za apencję. Zamroził mnie jeszcze. No to ładnie. No to ładnie się zaczyna. Moi drodzy, a przywołajmy sobie zwierzęcego towarzysza. Świnka, quarry. Ja sobie wyciszę chudego, bo nie lubię czegoś takiego. Inspiracja, a. No dobra, mamy jeszcze jednego zwierzęcego towarzysza. Gotowe. No ale cóż, moi drodzy, tak to jest. Nie lubię czegoś takiego, jak ktoś sobie prowokuje innego gracza, dlatego od razu go wyciszam, żeby mieć święty spokój. Ojejku, prowokacja, no nic, nie wygram w takim razie z magiem. Nie mam jeszcze kart do takiego, wiecie, raszu typowego. Niochech, co ta grano spać chce? Haha. No widzisz, czasami tak rano, moi drodzy, grywamy. Zanaziatar, moi drodzy. Niech sobie gra dalej. Co tak rano spać chce? No cóż, no widzisz, no tak to jest. Łap ławkę, wrot. Dzięki, Tozbi. Dziękuję bardzo za łapeczkę. No i przegraliśmy. No ale cóż, moi drodzy, tak to bywa, tak to bywa. Myślę, że jeszcze jedną gierkę sobie zagramy. Tak dla potomności. K
Kamil Brod, nagrasz Rim of the Mad God? Pomyślę nad tym, pomyślę oczywiście. Zobaczymy. No i zobaczymy, może ktoś mnie jeszcze wyzwie na pojedynek. Moi drodzy, ja bym sobie jeszcze tą talię może zmienił. Bo potrzebuję jakoś tak... Czekaj, Fenir, bo chcę talię zmienić. No chyba nie mam jakichś takich... No dobra, no to zagrajmy. Nie mam jeszcze takich kart, żeby grać normalnie. Dobra, to zagramy. Ale co to jest za gra, Kamilu? Bo to musisz mi powiedzieć, o co chodzi w tej grze, no bo... Nie wiem, szczerze mówiąc. Nie wiem. Ty masz Songo? Ku na awatarze? Nieźle, nieźle. Słuchajcie, ja sobie przesunę chyba monitor nawet. O! O Jezu, bo czasem niedowidzę. O! Teraz lepiej mi się czyta, moi drodzy. Brod, nagrasz Rim of the Mad God. No, zobaczymy. Okej. Okay. Jejku, coś za jeden by mi się przydało. Z druidem gramy. O proszę, akurat mamy kartę za jeden. Jest dobrze, nie ma co narzekać. O, widzicie, kultura, o to chodzi. Trzeba, wiecie, trzeba krzewić dobre zachowanie, trzeba się przywitać. Brawo, brawo tutaj dla Fafnira. Ja się nie przywitałem wcześniej, to mój błąd. Widzicie, przywitać się trzeba, nie prowokować. Po co to robić? Po co psuć innym humor i sobie przy okazji? No i dobrze, lecimy. Luna prowadzi mnie lansę. Wow, ciekawe, nie widziałem tego jeszcze nigdy. To my lecimy w ten sposób, moi drodzy. Zobaczmy kolejny komentarz. Upson, Brod, nie musisz w tej grze wiele osiągnąć, ale gdybyś otwierał pakiety, bardziej byś poznał tę grę i lepiej byś grał. Ja ściągnąłem tę grę, żeby z tobą pograć, ale tak mi się spodobała, że już przeszedłem pierwsze skrzydło na Xramaswo. Upson. No w sumie masz rację, jakby nie było. W sumie masz rację. Dobre zagranie. O, widzicie, pochwalił mnie. Dziękuję. To jest bardzo fajne, widzicie, to pozytyw, ten pozytyw, bo dużo osób z tego co widziałem, graczy strasznie prowokuje, jak tam, słuchajcie, jak tam... Ej, fajna karta. Bestia, druid klonów. Wow, fajna karta. Naprawdę. Węże, to muszą być węże. Ejku, tylko jak ja to zbiję? Nie mam jak tego zbić, słuchajcie. Dobra, lecimy w ten sposób, moi drodzy. Dobre zagranie. No on tutaj pewnie to zniszczy, no właśnie, w ten sposób. No niestety, nie mam kart, jeżeli chodzi o to, więc Kubuson, ty masz w pewnym sensie rację, jeżeli chodzi o to. No ja będę musiał, wiecie, bo ja nie mam dużo czasu, żeby poświęcić na grę, jeżeli chodzi o Hearthstone'a, więc dlatego, no, jakoś tak nie mogę. Moi drodzy, widzę, że to też przegrałem, jakby nie było. Nie ma co. Też przegrałem. Jedna karta bardzo dużo robi, masakra. Druid Wolf, fajna karta, bardzo mi się podoba. On jest tylko druida? Ciekawe, czy to jest tylko druida karta. Wiele kart jest, których nie zna. Niepotrzebnie się traduje Fefnir. Chyba, moi drodzy, chyba chcę przedłużyć rozgrywkę. Tak mi się wydaje, że chcę przedłużyć rozgrywkę, żeby ze mną zgrać, bo raczej ma wygrane. No ale Kubuson, masz rację w pewnym sensie. Sylwester, jak to możliwe, że wiesz o mojej łapeczce? Ekstra odcinek, dzięki, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. O, ładne combo. Widzicie? Czekajcie, jak to ma... Dobre zagranie, moi drodzy. Moi drodzy, Wojtas, dziękuję za łapkę i dajcie znać, tak jak mówię, bardzo by mi zależało na tym, żebyście mi dali znać, co sądzicie o tym, żeby częściej tych odcinków nagrywać, ale żeby też się na Broad Games pojawiały, no bo swoją drogą... Co powiesz na to? Nie, bo tak się zastanawiam, czy moi drodzy, czy to nagrywać tak,
czy nie. Ale chyba, wiecie, ja lubię grać za każdym razem, gdy... Co to jest? Aha, rozumiem, to jest... Słuchajcie, na bestiach deck. Fajnie, moi drodzy. Więc dajcie znać, co o tym myślicie. Pefnir wycofuje wyzwanie. Moi drodzy, to by było na tyle. Wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. XX, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Master Game, gdy widzę, że grasz Fersona albo za późno, albo za późno, bo grasz z ostatnim graczem albo na arenie. Widzisz, jakiego masz pecha. No i pozdrawiam cię, XX. Moi drodzy, do zobaczenia. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Pa, pa. Cześć, moi drodzy. Do zobaczenia.